Dobry wieczór. Dziś najpierw rozwiążemy sobie to zadanie. Nie wiem, czy ktokolwiek się nad nim zastanawiał. Tutaj trzeba dać mata w dwóch ruchach, w 12 ruchach. No i widzimy, że czarne chcą dorobić hetmana, prawda? Jak dorobią tego hetmana, no to już nie będzie tak łatwo dać mu mata w ogóle. Już nie mówiąc o 12 ruchach, bo jeżeli wymienimy hetmany, naszego hetmana za tego, który powstaje, powstanie, to potem czarny król będzie chciał odejść i dorobić nowego hetmana. Zanim białe pionki pójdą do góry, dorobią hetmana i będą mogły dać matę. Także nie jest to takie proste. Na przykład taki ruch powoduje, że tu powstaje hetman. No i nie wiadomo, co zrobić, bo ten hetman, jeżeli nie zostanie, jeżeli w ogóle nie można go od razu wymienić, bo przyjdzie pionek, zabije i powstanie nowy hetman, prawda? Jeżeli ktoś to wygra, to na pewno nie będą to białe. A jeżeli hetmana nie wymienimy, no to ten hetman zaraz będzie dawał szacha temu białemu królowi i będzie chciał wypuścić kula i dorobić sobie hetmana. Także trzeba to jakoś zrobić sprytnie. Trzeba mu dać tak szacha, tak mu dać mata na pierwszej linii, żeby on po prostu nie mógł się zasłonić hetmanem. Czyli musi być na tym polu. Ale jak to zrobić? Jeżeli odejdziemy tu na przykład, to sobie dorobi hetmana, prawda? Jedynym sposobem, żeby on nie dorobił tego hetmana, to jest związanie pionka. Hetman staje na jednej przekątnej z pionkiem i z królem. I teraz pionek nie może pójść do przodu. To jest pierwszy ruch. Król musi pójść tu. Teraz chce dorobić tego hetmana, więc musimy mu dać szacha, żeby tego nie zrobił. No to dajemy mu szacha. On idzie do kąta, bo nie ma wyjścia. I znów wiążemy pionka, ale nie na tym polu. Dlaczego nie na tym polu? Bo my w ogóle wybieramy się na taką linię, żeby móc w odpowiednim momencie dać szacha na pierwszej linii. Prawda? Tutaj się nie zmieścimy. Tu nie damy rady, dlatego że się zasłoni. Gdyby na przykład w tym momencie... To znaczy, musielibyśmy mieć taką pozycję, prawda? A jak to uzyskać, skoro jeżeli sobie zagramy tu, to on dorobi hetmana. Dlatego, żeby dać mu mata, musimy pójść na linię, z której będziemy mogli dać mata, czyli na linię H. Musimy przejść na linię H, ale w taki sposób, nie możemy tego sobie zrobić od razu, prawda? Bo on dorobi hetmana. Musimy to zrobić tak, żeby on nie zdążył dorobić hetmana. I to jest takie zadanie, które nazywa się zadaniem schodkowym. Idziemy po schodach. Jeden ruch, wiążemy pion. Król B1. Szach. Znowu nie może dorobić hetmana, bo musi odejść królem. Wiążemy pion. Dajemy szach. Wiążemy pion. Szach. Pion. To jest forsowne, nic nie może zrobić. Znowu szach. I teraz już jesteśmy na tej linii, gdzie chcemy, prawda? Ale jak mu damy szacha, to się zasłoni. Dlatego musimy go jeszcze zmusić, żeby przyszedł na pole B1. I to się robi tak. Wiążemy piona, on musi przyjść tu i tu mu dajemy matę. No i teraz jeszcze wypada policzyć te ruchy, żeby było wiadomo, czy jest 12. Raz. Ruchów czarnych nie liczy się osobno. Liczy się ruchy białych. Co w ogóle to się mówi się czasami, że po prostu jeden ruch to jest ruch biały i czarny. To wszystko jest kwestia umowy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i nie możemy teraz dać mata, bo się zasłoni. 11. Nie jest mat. To była pierwsza pozycja. Teraz ustawimy sobie jeszcze taką ciekawą pozycję na związania. I obejrzymy potem dwie partie, które grali Oiwej Krone, dwóch Holendrów w 1919 roku. Młodzi zawodnicy.
I te partie po prostu tam też były związane, ciekawe, także warto je obejrzeć. Poza tym w ogóle partie są dosyć takie zabawne i można się tutaj po prostu obejrzeć dla przyjemności i dla nauki. Król, hetman. Jak mamy jakiekolwiek zadanko, czy jakąkolwiek pozycję, najpierw trzeba ocenić pozycję. Kto tu stoi lepiej? Widzimy, że czarne mają trzy piony więcej, prawda? Czyli mają i mają bardziej, białe mają bardziej otwartego króla, czyli pozycja czarnych jest wyraźna. Dlatego, dlatego białe walczą o remis. Musimy wiedzieć, o co walczymy. Żeby po prostu wiedzieć, jak rozwiązać zadanie, trzeba wiedzieć, czego my właściwie chcemy. Nie możemy tej partii wygrać, tej pozycji. Musimy walczyć o remis. I to się uzyskuje, po prostu zmuszamy przeciwnika, żeby dał naszemu królowi pata. Nie mata, tylko pata. I zaczniemy od związania. Widzimy, że król stoi na jednej przekątnej z hetmanem. Oczywiście nie zrobimy tego w ten sposób. Mogło nastąpić taki ruch albo po prostu wymiana. I co prawda gońce są, każdy chodzi po innych, to znaczy ten jest czarnopolowy, a ten biały, ale trzy piony więcej to wystarczą do wygranej, także to byśmy przegrali. Tylko zwiążemy tego hetmana gońcem. W ten sposób. No i teraz chcemy uzyskać przewagę, prawda? On musi się jakoś uratować. No i ratuje się tak, zasłania. I atakuje naszego gońca. Wydaje się, że już nie mamy żadnych szans, musimy odejść gońcem, no i za chwilę przegramy. On po prostu sobie, no, jak goniec odejdzie, może tu co prawda, żeby stać na pionku, no, ale w każdym razie ta pozycja wygląda na przegraną. A tymczasem nie, bo my sobie zabijemy tego pionka. I znowu atakujemy hetmana. Hetman jest związany i teraz już nie może się zasłonić, musi zabić gońca. A białe znów wiążą hetmana, przywiązują hetmana do króla. No i teraz widzimy, że jeżeli czarne zabiją hetmana, to biały król nie ma ruchu, czyli jest w pacie. Ale mamy pionka. Czyli nie ma pata, bo mamy pionka, prawda? Co z tym pionkiem zrobić? Trzeba się go pozbyć. Po prostu dać szachę. I teraz po tym szachu, jeżeli król zabije, to jest pat. Nie mamy ruchu, ani nie ma szacha, czyli jest remis. Nasz król nie ma gdzie chodzić, nie mamy czym się ruszać, jest remis. Jeżeli tego pionka król nie zabije, to też nie mamy się czym ruszać, prawda? Bo pionek nie może zrobić ruchu. Czyli również jest pat. Czyli również jest pat. Powtórzmy to, bo tam jest jeszcze jeden moment, który jest warty zauważenia. Stoi sobie taka pozycja, czyli tu jest jeszcze pionek. Czyli wiążemy hetmana, on musi się zasłonić. No bo jeżeli straci hetmana za gońca, no to my będziemy mieli przewagę, prawda? Może nie będzie ona taka łatwa do realizacji, bo on ma dużo pionów, ale na pewno tego nie przegramy. Także prawdopodobnie wygramy. Także tak. I teraz po tym ruchu, jeżeli on zabije, to nasz król jest w pacie, pozbywamy się pionka i wybywamy. Ale co będzie, jak król hetmana zajdzie tu? Bo nie ma innego. Albo zabije hetmana, albo musi tak zagrać, żeby ktoś go bronił, prawda? Jedyną osobą, która może go bronić, ten goniec nie może, prawda? Musi to zrobić król i w tym miejscu. Król nie podejdzie do hetmana i go nie obroni. I teraz czarne tracą hetmana za tego pionka. To się nazywa odciągnięcie. Odciągamy króla. Idziemy pionkiem, dajemy szacha. Król musi odejść od hetmana. Może zabić, może odejść, wszystko jedno co zrobi. Bijemy. No i teraz już wygramy na pewno. Mamy po prostu hetmana, podchodzimy królem i to musi być wygrane. No, gońce jeszcze źle stoi. Znaczy, goniec nie powinien stać na tych polach, na których stoją gońce, po prostu na których stoją piony. Po prostu podejdziemy i damy mu ten wiosła. Pozycja jest już wygrana. Tak to wygląda właśnie. Dobrze, to teraz zobaczmy sobie dwie partie. Dwie partie, ale muszę też przynieść. Oj, we kronę.
dwóch zawodników holenderskich. Ojwe trenował, znaczy nie wiem, czy to były partie treningowe, czy jakieś, raczej były to partie turniejowe, ale w każdym razie z tym Kromem sporo partii zagrał. No i niektóre partie były słabsze, inne lepsze. Tak sobie grali. No, tutaj pierwszą partię Ojwe przegrał, no i to była dosyć smutna partia. Drugą partię Ojwe wygra. No i też, znaczy będzie smutna dla Kronego. Dobrze. Ojwe zagrała 4, Krone C5. To jest obrona sycylijska. Widzimy, że czarne stawiają tak piona, żeby białe nie mogły pójść na D4. W odróżnieniu od tego ruchu, tutaj również czarne nie pozwalają mu zagrać D4, ale ten ruch osłabia punkt F7. Prawda? Słaby punkt. Tu przyjdą te figury, to ten punkt będzie osłabiony. Poza tym jest to pozycja symetryczna, prawda? Znaczy pozycja w szachu nie może być symetryczna, bo zawsze ktoś ma ruch, ale w każdym razie ustawienie jest w tym momencie symetryczne, a symetria jest korzystna dla tego, kto ma ruch, prawda? A tempo więcej mają białe. Dlatego najpierw kiedyś ludzie grywali tylko to, albo głównie to. A teraz grywają przeważnie silni zawodnicy, grywają częściej sycylijską niż E5. E5 nie grywa się tak często. Byli oczywiście tacy silni szachiści i są nadal, którzy grywają E5. Obrona sycylijska. No i teraz skoczek F3. Skoczek C6. I D4. To są normalne ruchy. Czarne biją, białe biją. I teraz pierwsza sprawa. Ten skoczek nie powinien zabić tego skoczka. Jak on go zabije, hetman zabije i ten hetman stoi dobrze. Już nie ma tu skoczka, na tym polu nie ma skoczka, który by go zgonił. Także ten hetman w tym momencie, to jest silny hetman, białe mają tutaj piona, tu mają silnego piona w centrum. Są lepiej rozwinięte oczywiście, prawda, mają gońce otwarte. Także tutaj mają już sporą przewagę, jeżeli czarne by zabiły tego skoczka. Nie wolno go zabić. A z drugiej strony białe też nie będą chciały zabić tego skoczka na C3, na C6. Dlaczego? Dlatego, że jak zabiją, to do centrum wejdzie pion. Pion zbliży się do centrum i będzie pomagał zagrać D5. A czarne chcą atakować na skrzydle hetmańskim i w centrum w tym debiucie. Białe atakują zwykle na królewskim i ewentualnie w centrum, a czarne... Także ten ruch pomoże czarnym uderzyć na D5. Także bicie tego skoczka, jednego skoczka i drugiego jest niekorzystne po prostu. Oni, chyba że coś się zyskuje, albo na przykład nie ma się innego wyjścia. No dobrze, i teraz są różne możliwości. Można zagrać D6, można zagrać pewnie jakieś G6, można zagrać skoczek F6, można zagrać skoczek F6. To rzeczywiście wtedy można zabić tu i zagrać E5. Z tego skoczka częściej się grywa jakieś D6 na przykład, G6. No właśnie, jeżeli chcemy zagrać tak, to zawsze musimy się liczyć z taką możliwością, prawda, że ten pionek zgoni nam skoczek. No w tym momencie czarne zagrały E6. To też nie jest zły ruch, chociaż to jest oczywiście osłabia ten punkt. Gdyby zagrał tak, no to osłabia oba punkty, prawda? Czasem też tak się gra. Chociaż częściej się gra tak, kiedy już skoczek na E6 stoi, chyba. O ile pamiętam, o ile cokolwiek z tego rozumiem. Dobrze. Czyli osłabił ten punkt, prawda, ale jednocześnie otworzył gońce. E6, no i skoczek C3, normalne posunięcie. Skoczek F6. I goniec E2. Taki mało ambitny ruch, ale po tym posunięciu to mogą czarne spróbować zabić tu, prawda? I po tym ruchu zagrać jakoś tak. I zrobić podwójne uderzenie. Nie wiem, czy to byłoby dla nich korzystne. Goniec C4 jest takim ruchem bardziej aktywnym. Czasami się gra goniec C4, a jeśli tu nic się nie dzieje, to potem się szybko odchodzimy z tego pola, bo tu na B3 stoimy lepiej. Dlatego, że nie ma wtedy tych motywów, czyli bicia i odzyskania figury przez wideo w podwójnym uderzeniu. Ale tutaj białe nie grały tak ostro, to sobie zagrały spokojnie goniec C2. I czarne związały skoczka. Widzimy, że przywiązały czarne skoczka do króla. Koniec B4. Czyli ja nie mam skoczek F6.
Aha, no bo tak, no bo poskoczek C3 oczywiście. Poskoczek C3 oczywiście było skoczek F6. Taka jest pozycja. I dopiero po goniec E2 nastąpiło goniec B4. I teraz już czarne czymś grożą. Przede wszystkim grożą zabić piona, prawda? Ponieważ ten skoczek jest związany do króla. Mogą to zrobić też inaczej, na przykład zabić najpierw skoczka i potem dopiero zabić piona. Grożą zabrać tego piona. I tutaj białe się tym nie przejęły, to znaczy pozwoliły czarnym na to, zrobiły sobie roszadę i Kronę nie zabrał tego piona. Być może dlatego, że no musiałby, teraz już nie może zabrać piona tak po prostu, bo jest roszada, prawda? Skoczek nie jest związany. Musiałby zabić tu, te piony są popsute i zabić tu. Tylko widzimy, że teraz tak, czarne jeszcze nie mają roszady, prawda? Białe mogą na przykład, tutaj czarne atakują szarego piona, mogą białe zagrać tak i atakują skoczka, prawda? Tego skoczka jakoś trzeba obronić. Można teraz zagrać tak, grożąc tu zabrać piona, potem wieżą wejść na wolną linię. Tu w ogóle, jeżeli zastąpi D5, to chyba można zagrać tak. I tym ruchem nie pozwalamy zrobić roszady. No i potem będziemy jakoś atakować, prawda? Czyli mamy w ogóle, mamy po pierwsze parę gońców. Parę gońców jest, a tutaj ta pozycja to jest trochę tych przekątnych otwartych, prawda? No więc parę gońców jest pożyteczna. To co prawda jest piękny skoczek. Możemy go próbować wyrzucić. No i poza tym goniec nie pozwala zrobić roszady. Nie wiem dokładnie, czym się kierował Kron, ale w każdym razie tego piona nie wziął. Nie wziął sobie tego piona. Tylko też zrobił roszady. Taka była pozycja. Białe zrobiły roszadę, czarne zrobiły roszadę. I teraz Ojwę obronił wszystko. Obronił tu i obronił tu. Wydaje mi się, że to nie jest dobry ruch. Że tutaj jedyne, co chyba ma sens, to po prostu zabić tego skoczka. Jak pionek zabije, to zagrać E5. Że atakujemy skoczka i jednocześnie teraz ten pion nie będzie mógł pójść tak łatwo do przodu, bo go zabijemy w przelocie, prawda? Te piony się rozbiją. Skoczek musi gdzieś odejść, może odejść tu. To nie wiem, czy tu być może nawet tego można oddać, można nie oddawać. No i trzymamy. Tu jest dziura, prawda? Tu słaby punkt. Ten pion jest klinem w obozie u czarnych, tak jak już mówiliśmy. Także taki nieprzyjemny klin. Wydaje mi się, że to miało więcej sensu niż to, co zagrał Ojwę. Czyli ten ruch Hetman. Czyli ruch Hetman D3. Hetman D3 ruchu to jest ruch nieestetyczny po prostu. Nie wychodzimy tak Hetmanem sobie szybko. Ten ruch moim zdaniem nie ma sensu. No w każdym razie on tak zagrał. I teraz widzimy, że jeżeli Kronę zabije tego skoczka, to Hetman, to białe, jeżeli nie chcą stracić piona i w dodatku z atakiem na, już jest roszada, prawda? Skoczek jak zabije piona, to jeżeli byłoby tak, tak i tak, to teraz, co prawda piony nie są rozbite, ale za to skoczek z tempem szedł na to pole, prawda? I za chwilę zagra D5. I będzie dobrze stał, bardzo dobrze będzie już stał, tylko jeszcze tego gońca musi wyprowadzić oczywiście, bo goniec jest trup. Ale te piony, będzie miał wszelkie szanse te piony po prostu popchnąć dalej, także będzie wszystko dobrze. Dlatego po tym ruchu, znaczy po tym posunięciu, czarne zabiły skoczka, ale Ojwę nie zabił tego hetmana. Po prostu nie chciał oddać tego piona, zabił pionki. No i te piony ma rozbite, prawda? To są słabe piony. Wszystko to są słabe piony. I teraz rekompensatą za to mogłoby być na przykład tak, umieszczenie tu piona, otwarcie i po prostu próba ataku króla, no. W jakiś tam sposób. I to jest rekompensata, ale najlepiej ustawić tego gońca najpierw, prawda? Żeby on też strzelał. On tu na E2 stoi i w tym momencie niedobrze. Także za te słabe piony, no dobrze byłoby coś mieć. No i to właściwie nic nie ma w tej chwili.
Jak pan stoi, przeszkadza gońcowi, żadnego ataku nie widać. Tak to wygląda. No dobrze, BC. No i teraz nastąpiło D5. I nie wiadomo, co z tym zrobić, bo po biciu po pierwsze może zabić pion i ten pion jest lepszy, to jest dobry pion w centrum, prawda? Po drugie może zabić skoczek, tylko że wtedy nadal ten goniec nie jest otwarty. Ale w każdym razie czarne mają ładny łańcuszek pionów i ładne piony, a białe mają beznadziejne piony. I czarne mają silnego skoczka w centrum. Białe co prawda też. Białe mają parę gońców. Nie? W każdym razie po D5 jest problem z pionem E4. Nie wiem, co tu należało zagrać. No być mógł prawdopodobnie zabić, no bo coś z tym trzeba zrobić. Jeżeli czarne wymienią trochę jeszcze figur, już im nie będzie groził mat, no to, to po prostu by zostaną z takimi pionkami, prawda? Trzy słabości. Bardzo słabe piony. Także Ojwe zrobił teraz tak, zabił sobie na C6, żeby móc zagrać E5, żeby ustawić taki klik. Zabił, ten zabił, zagrał E5. Tylko widzimy, że teraz już na D5 stoi silny pionek, prawda? Bardzo silny pionek, podparty przez piony. Gdyby ten pion stał tu, byłoby to dużo, dużo lepsze dla białych. Tu jest słabość wtedy, ten pion jest atakowany. Jeżeli pion stoi tu, to jego bronią piony. On już nie jest atakowany. To znaczy, jakiekolwiek figury będą go atakować, to dla niego będzie wszystko jedno. Natomiast jak pionek jest tu, on nie może pójść do przodu, bo zostanie zbity w przelocie. Dlatego taki pion jest tutaj słaby. To jest słabość. Blokuje gońca. Tu jest słabe pole, na które mogą wchodzić figury czarnych. I ta pozycja dla białych byłaby dobra. Natomiast jak już pion jest tu, to z tego E5 nie ma żadnego pożytku. Znaczy ustawia się klin, prawda? Ale czarne mogą potem grać w ten sposób, prawda? Mają bardzo dobre piony. Tylko gońca też jakoś uprowadza. Także tutaj już pozycja czarnych jest moim zdaniem lepsza. Chociaż białe mają nadal parę gońców, a ten goniec nadal jest trudny. Ale perspektywicznie, po prostu czarne mają przewagę w centrum. Dobrze, E5, no i skoczek sobie wszedł w centrum. Znaczy i tak stał w centrum, prawda, wszedł sobie na E4, bardzo dobre pole. No i goniec tutaj dzielnie napadł na wieżę. Ale wieża nie jest przyklejona, prawda, ona po prostu odejdzie. Gdyby goniec w tym momencie, przed roszadą mógł tu zagrać, no to i jeszcze dodatkowo byłoby już D5, to nie można zrobić roszady. Tej roszady się nie zrobi, jak król zostanie tu, no to może być atakowany, prawda? A w tym momencie, jak już jest roszada, no ten goniec no napadł na wieżę, tylko wieża sobie odejdzie. Oczywiście, że białe mają przewagę po czarnych polach. Tu sobie co prawda figur nie ustają, bo skoczek zabije, no ale przewagę po czarnych polach na pewno mają. A białe mają po białych, a ten goniec nic nie robi też. Poza tym pozycja jeszcze nie jest całkiem otwarta i ten skoczek tutaj bardzo dobrze stoi. I tak też sobie pomyślały tak sobie białe i postanowiły tego skoczka wyrzucić. I to jest oczywiście niedobry ruch, to osłabia króla. Teraz powiemy dlaczego. Co on tu powinien grać? On ma tu problemy, prawda? Bo na przykład czasami, jeżeli pionek broni skoczka, to próbujemy poderwać piona, żeby on nie może zabić, bo wtedy straci skoczka. Tylko, że jak poderwiemy tego piona w tym momencie, to goniec wyjdzie i zwiąże tego piona. Będzie chciał nam zabić, prawda? Znowu mamy związanie. Jak stoi tam, to goniec nie może tu przyjść, bo tu jest hetman. Hetman zabije. Ale jeżeli sobie postawimy piona, no to tam go zwiąże po prostu. Jeżeli on gdzieś odejdzie, to znowu są jakieś nieprzyjemne ataki na tego gońca. Także ta pozycja już nie jest po prostu atrakcyjna. Ale F3 i tak jest bardzo słabym ruchem. Tutaj trzeba grać po prostu inaczej. No. Wieżą na wolną linię. To jest wolna linia dla wieży. Jakoś tam. Ale w każdym razie nie F3. Bo po F3 nastąpił szach. Hetman napadł na króla.
No i teraz ten biedny król nie może oczywiście odejść. Nie, nie, to znaczy Tuga nic się nie zasłoni, bo Hetman zabije. Jeżeli król odejdzie, to tracimy jakość. Skoczek przychodzi tu i jest podwójne uderzenie i on musi to zabić. Nawet gdyby nie było podwójnego uderzenia, on też musiałby to zabić. Gdyby Hetman na przykład stał tu, to wieża musi zabić takiego skoczka, bo inaczej będzie mat. Teraz, ja już pokazywałam mata Beniowskiego w innej partii. Byłoby tak, gdyby król sobie odszedł, powiedzmy, że hetman nawet stoi, w tym momencie można, a nie, nie można zdobyć hetmana, bo potem ruchom się zasłoni, prawda? Ale dajemy mata. Czyli robimy podwójnego szacha. To też jest podwójne uderzenie, to znaczy to jest po prostu podwójny szach. Czyli idziemy skoczkiem tu i teraz dajemy szachę od skoczka i od hetmana. Podwójny szach. Jeżeli jest podwójny szach, to król musi odejść. I teraz ofiarowujemy hetmana. To jest jednocześnie ofiara, zaciągnięcie i blokada. Blokujemy tego króla, żeby nie miał ruchów i zaciągamy wieżę na niedobre pole. Czyli jest zaciągnięcie wieży, blokada króla. Dzięki ofierze hetmana ofiarowujemy tu hetmana. To się nazywa mat Beniowskiego. Teraz król nie może zabić, bo skoczek broni, wieża bije i skoczek daje takiego pięknego. Tak by było, gdyby on odszedł królem. Dlatego on nie może odejść królem. Dlatego nie wolno tak się osłabiać, jeżeli grozi taki szach. Tylko, że tutaj Ojwe myślał, że się zasłoni. Bo tu ma pole, prawda? Myślał, że to jest dobry ruch. A to nie jest dobry ruch. Dlatego, że teraz nastąpiła ładna kombinacja. Widzimy, że tego hetmana broni pionek, prawda? I skoczek tego pionka zabił. Dlaczego? Dlatego, że hetman jest związany do króla. Ten biały hetman jest związany do króla. I po prostu on nie może zabić skoczka. I tutaj białe muszą coś stracić. Dlaczego? Dlatego, że na przykład no, muszą coś zrobić z hetmanem, prawda? Ale jednocześnie ten skoczek grozi tutaj zabić i zrobić podwójne uderzenie na te dwie figury. Czyli grozi zabić tu i potem zrobić podwójne uderzenie na króla. Czyli nie dość wziąć figurę. W tej chwili nie możemy jakoś obronić tego gońca, dlatego że hetman jest podbiciem, prawda? Jeżeli na przykład by zagrał gońcem, zasłonił się, to najpierw gramy tak, bijemy gońca, potem bijemy hetmana, on musi zabić hetmana, bijemy i mamy dwie figury więcej. I to nie jest dobry pomysł. A co tu jest dobrym pomysłem? Tu już nie ma dobrych pomysłów. To jest po prostu pozycja przegrana. On wziął tego piona, który bronił hetmana. No wydaje się, że jedyne, co mogą zrobić białe, gdyby białe na przykład odeszły tak, żeby król bronił, no to bierzemy gońca za darmo, bo hetman go nie broni, bo jest związany. Jak cokolwiek obroni hetmana, to też bierzemy gońca. Prawda? Czyli wydaje się, że trzeba zabić tego hetmana. Ale w ten sposób czarne wygrają figurę. W tej chwili jest porówno. Czarne nie biją hetmana, chociaż to też byłoby dobre, bo mogą zabić hetmana i teraz jest podwójne uderzenie, bo skoczek atakuje gońca, a wieża atakuje drugiego gońca, prawda? Czyli dwa gońce są podbiciem i nie można tych gońców uratować. Jak jeden odejdzie, napadnie na skoczka, to skoczek zabije gońca i to jest po prostu przegrana. Czyli można to zabić, a można też zrobić inaczej, najpierw zabić tego z szachem, napadamy na króla. Czyli nie ma czasu odejść, no znaczy, przepraszam. Gdyby hetman zabił w tej pozycji, hetman bije hetmana, to możemy zacząć od tego, że zabijemy gońca. Nawet jeżeli król napadnie na skoczka, to my bijemy tu. I teraz znowu jest podwójne uderzenie. To znaczy w tym sensie, że biały król powinien zabić skoczka, prawda? Bo białe mają figurę mniej w tej chwili. Ale nie ma, jak zabije skoczka, no to tutaj wieża zabije gońca, prawda? Czyli tak czy siak czarne zostaną z figurą więcej. Teraz, jeżeli goniec odejdzie, to skoczek ucieka. I mamy figurę więcej, mamy dwie lekkie figury. Jeżeli król zabije skoczka, to wieża zabije gońca i jest figura więcej. Także. Widzimy, jakie tutaj były ładne. Jedno związanie to było goniec związał skoczka, potem groziło związanie pionka, a na końcu było związanie hetmana i to doprowadziło do porażki. To jest jedna partia. Druga partia jest zupełnie inna i tą partię Ojwe wygrał.
Tutaj znowu Krone zagrał niedokładnie. Znaczy to w tej pierwszej partii to po prostu Oj wygrał moim zdaniem słabo. Ja się co prawda na tych sycylijskich nie bardzo znam, ale ja nie byłam mistrzem świata i nigdy nie będę. On co prawda wtedy był jeszcze młody, miał chyba z 18 lat. Ale był nadzieją holenderskich szachów. No dobrze, mniejsza z tym. Na pewno, to znaczy ja mówiłam, że on był dużo słabszy od Elchina i nadal tak twierdzę, ale no coś tam potrafił. Te niektóre jego partie są całkiem przyjemne. Później zresztą grał lepiej. No dobrze. No i tutaj był zupełnie inny debiut. Przedtem mieliśmy Sycylijkę. A teraz Krone sobie zagrał E5. Skoczek F3, skoczek C6, goniec C4. I tutaj, jeżeli się zagra goniec C5, to może być jakaś włoska C6. A jeżeli się zagra skoczek F6, to się nazywa obrona dwóch skoczków. Tak to się nazywa. I teraz białe mają właściwie dwie możliwości. No trzy, bo niektórzy tam grają takie rzeczy, ale moim zdaniem to nie jest dobre, bo można w ogóle zagrać tak. Ale można zagrać tak i napaść na tego piona. Na tego piona można napaść i tutaj trzeba się obronić w ten sposób. Chyba, że ktoś chce grać jakieś takie wariactwa. To nie jest specjalnie dobry ruch, ale wielu ludzi próbowało to grywać i można tak grać, jeżeli ktoś lubi. A można zagrać też D4. Tego piona się tu ofiarowuje się go na chwilę albo na dłużej i się robi roszadę. Nie jest dobrze zagrać skoczek C3, dlatego że wtedy wchodzi taki numer. Bijemy i D5. I teraz po prostu tak, czarne mają piona w centrum. Mają otwarte gońce, prawda? Będą miały przewagę po prostu. Ten goniec jest zamknięty, to czarne co najmniej wyrównują. Dostają lepszą pozycję. Dlatego nie jest dobrze zagrać skoczek C. Nie jest dobrze zagrać skoczek C3. No właśnie. No i gra się D4. Można zagrać albo D4, albo skoczek G5. I tutaj czarne dobiją. No i teraz białe mogą zagrać E5 jak chcą, albo zrobić roszadę. I po roszadzie znowu czarne mają wyjścia, mają dwa wyjścia, albo mogą zagrać goniec C5. Będzie ostra pozycja partia, bo tu się gra tak, ten bije i tak dalej. Albo mogą czarne zagrać to, co zagrały w partii, czyli wziąć pionka. I widzimy, że tutaj czarne mają już dwa piony więcej. Prawda? Tu wzięły piona i tu wzięły piona. Oczywiście tego piona można na razie odbić, a ten skoczek stoi na jednej linii z królem. Czyli można go związać. I mamy związanie. No i tego skoczka jakoś trzeba obronić. Bronienie go w ten sposób, no to jest straszne osłabienie króla, prawda? To jest jakieś nieporozumienie. Można go oczywiście obronić chyba tak, ale tak się nie gra zwykle. Po pierwsze to nadal jest skoczek jest związany, prawda? Czyli aha, to można go na przykład tak napaść. Drugie zamyka się gońca, tak też się nie gra. Tego skoczka broni się pionem D. I teraz zwykle, czasem gra się inaczej, ale tutaj można po prostu bardzo ładnie ofiarować figurę i potem tą figurę odbić. W tej partii Ojwe ofiarował figurę, potem jej nie odbił, ale i tak wygrał. Także tam Krone chyba zrobił jakąś niedokładność. W każdym razie robi się tak, bije się tego piona. Atakujemy dwa skoczki, tego skoczka atakujemy już dwa razy, prawda? Więc chyba musi zabić. I teraz można odbić tego skoczka grając tak. I to jest bardzo piękny ruch, bo widzimy, że wszystko jest powiązane. Skoczek jest związany do króla, a ten pionek też jest związany, bo jak pionek zabije, to zabierzemy hetmana. Czyli wykorzystujemy dwa związania. Przychodzimy skoczkiem, a jednocześnie ten skoczek robi podwójne uderzenie na hetmana i na skoczka. Czyli figurę odbije, bo już tego skoczka atakuje raz i teraz go zaatakował drugi raz.
Bardzo ładne to jest. No oczywiście czarne nie mogą zabić ani tego, bo stracą hetmana, a skoczek jest związany, więc muszą odejść. No i to hetman A4, które wykonał Krony, jest podobno najlepsze. No i normalnie bije się tu. I po tym ruchu nie wiem, czy gra się my gońcem, czy się atakuje tego gońca skoczkiem. Nie wiem, co tu się gra. Albo w każdym razie on tego nie zrobił. Nie zabił tego skoczka. To jest najlepsze bicie tego skoczka. Bicie wieżą jest gorsze. Podobno. Dlatego, że tu skoczek jest teraz pod biciem. Ten goniec wychodzi, potem się robi długo. O, goniec wychodzi, robi się długą roszadę. No, także bicie tym jest niedobre. Lepiej zabić tego skoczka po prostu skoczkiem. No, on tego nie zrobił. On sobie stwierdził, że ten skoczek i tak jest związany, prawda? I wobec tego zabił piona. Zabił sobie piona. Wykorzystuje to, że skoczek jest związany, czyli mamy następne związanie. Znaczy to związanie, które cały czas jest, no ale cały czas to związanie się utrzymuje. No skoczek zabił, hetman zabił. No i z tym skoczkiem trzeba coś zrobić. W tej chwili czarne mają żywego skoczka więcej. No oczywiście nie mają roszady, prawda? Także chciałyby mieć roszadę i nie chcą stracić tego skoczka. Żeby go nie stracić, muszą zagrać F5. No i teraz tu nastąpił taki ruch. Taki ruch. Wydaje się, że po tym posunięciu, nie wiem co jest z teorią, prawda? Wydaje się, że po tym posunięciu najlepsze to mogły zagrać czarne, to tak. I teraz jeżeli szach, jakieś bicie, to na przykład można zagrać takie ładne posunięcie. Tutaj białe nie mają nigdzie szacha, a teraz tak, jest podwójne uderzenie, wieża na hetmana i goniec na wieżę. My chcemy po prostu wymienić niebezpieczne figury i zostać z figurą więcej, bo czarne mają figurę więcej, bo tutaj po prostu białe nie odbiły tego skoczka na E4. I po prostu taki ładny ruch, atakujemy hetmana i wieżę jednocześnie. No chyba musi zabić tą wieżę i jak zabije tą wieżę, bijemy tą. No i mamy, grozimy zbić gońca. Mamy po prostu, król jest trochę w niebezpieczeństwie, prawda? Ale hetman siedzi w kącie. Ten hetman nie gra, ta wieża nie gra, goniec musi odejść. Także myślę, że to byłaby wygrana czarnych. Myślę, że to byłaby wygrana czarnych, ale on tak nie zagrał. On tak nie zagrał. To jakaś taka pozycja. I tu nastąpiło koniec. Hetman chyba się jeszcze nie ruszył. I hetman chce tu zagrać, prawda? No nie, hetman oczywiście się ruszał, bo przecież stoi tu, bo zabił tu pionę. I to bardzo ważne, że on tu stoi. Bo teraz Krone zrobił błąd. On po prostu zobaczył punkcik F2. Gdyby na przykład hetman przyszedł tu, to białe mogą po prostu to zabić. Ale też nie mogą zagrać F3, żeby tego skoczka odbić, prawda? Nie miałyby z tego powodu, z tego żadnej radości. Bo gdyby czarne zagrały hetman C5, to chyba powinny mieć lepszą pozycję. Teraz on zagrał gońcem, bo zobaczył, że tu będzie mógł zabić. Jak hetman gdzieś odejdzie, to będzie mógł tu zabić i zrobić podwójne uderzenie na wieżę i na króla. I to mu przesłoniło cały świat, bo teraz hetman zabił na G7, prawda? Hetman zabił na G7. Goniec zabił sobie tu. Król sobie odszedł do kąta bezpiecznie. Król sobie odszedł do kąta bezpiecznie. Gdyby nie było tych figur, a tu na przykład stałby pionek, to teraz czarne, a nie mogą wygrać, bo jest. No właśnie, nie mogą wygrać, czyli nie kombinujmy. Myślałam, że mogły tu dać jakiegoś mata skoczkiem hetmanem, ale przecież skoczek jest związany. No dobrze. Tutaj był goniec. Pionek odszedł. Jakaś pozycja.
Jakiś pionek jeszcze był. No chyba tak było. Dobrze, no i teraz widzimy, że problemy, czarne nie mogą zabić na przykład wieży. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tu jest wieża, ale to nawet jest mniejszy problem. Problemem jest mat. Tu grozi mat. Dlatego czarne nie mają żadnego pożytku z tego, że zabiły na F2, bo i tak tu nie zdążą nic zabić. Tu grozi mat. No i zagrał jeszcze słaby, nie wiem, czy może lepsze było to. Może. Ale ten król chyba musi dostać tutaj mat już. No zagra jeszcze tak. No i po tym ruchu się poddał. Bo tutaj grozi atak na hetmana, atak na ten punkt, co też jest matem, prawda? Hetman musi się trzymać punktu E7, nie może odejść gdziekolwiek, dlatego że to jest mat. Tu mat, tu mat, to też jest mat. Musiałby odejść tak, jakoś, albo tak. No to oczywiście możemy zabrać tego hetmana. Możemy zabrać wieżę z szachem najpierw. Że, no nie, no jak albo hetman, albo wieżę z szachem. No w każdym razie w tym momencie już się poddał, już nie chciał tego grać. Taka sobie śmieszna partyjka. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na następne zajęcia. Dobranoc.